wracamy do studia. Ani chwili wytchnienia, trzeba było przedyskutować parę spraw z Państwa gościem Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Dobry wieczór, dzień dobry panie pośle. I temat bez zmian, druga tura wyborów prezydenckich. Kto wygra, to zależy, zdaje się, od wyborców Krzysztofa Bosaka. O jeden i drugi kandydat, i Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda, zabiegają ten elektorat. Naszym celem jest przepytanie pana posła, co ten elektorat zrobi i co powinni zrobić różni kandydaci, Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, żeby część tego elektoratu przynajmniej sobie pozyskać. Wiem, że mamy kilka telefonów, to zaraz będziemy oddawać państwu głos, ale jeszcze zanim telewidzowie, to wróćmy do tego oddawania sobie głosów. Pan poseł powiedział, że Andrzej Duda musiał mieć machinę czasu, żeby Trzaskowski się... też. Trzaskowski też, tak? Żeby się cofnąć i wszystko zmienić, co w zasadzie zamyka dyskusję, że w tej chwili jakby wy nie oczekujecie debaty programowej albo wymiany na poglądy, żeby jeszcze coś zyskać w zamian za poparcie, jakieś elementy programowe. Szymon Hołownia chyba trochę się tam była trochę ustawki, ale pan licho o to, ale przepytał Rafała Trzaskowskiego programowo i powiedział, że zagłosuje na ciebie, bo wziąłeś część moich postulatów. No tak, no tylko mówię, no w polityce, jeśli działamy w polityce, to zbieramy też z czasem punkty zaufania lub punkty braku zaufania. No i obaj kandydaci nazbierali ich zbyt dużo, czy oba środowiska polityczne nazbierały ich zbyt dużo. No niestety trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że z punktu widzenia kogoś, kto tą scenę polityczną śledzi, to te sprawy wyglądają inaczej niż z punktu widzenia ludzi, którzy tak często bardzo naiwnie podchodzą, że a czemu nie zapytacie tam Dudy czy Trzaskowskiego teraz o to, żeby wam coś obiecał? Jak wam obieca, to go poprzecie. No mam obiecać, nie wątpię, że on teraz cuda na kilku nam obiecają. Ale podpisze może coś tam. No ale teraz to już jest za późno, żeby cokolwiek podpisać, tak? Bo w dwa tygodnie nic się nie załatwi, bo Senat to przytrzyma 30 dni, No chyba, że z jednym i z drugim wtedy. Jeden załatwi Sejm, drugi załatwi Senat. Tak, ale to wtedy żaden z nich nie będzie miał interesu, żeby to zrobić. Także, no niestety, no, Konfederacja była traktowana... to po co było tak tą Konfederację traktować przez jednego i przez drugiego? No po co było zakazywać Marszu Niepodległości? Na przykład po co sobie było robić wrogów? Nie mogli to wszyscy sobie maszerować. Jak się upominało prawa gejów do maszerowania po Warszawie, to czemu się nie upominało prawo narodowców do maszerowania? Bo to wojna ideologiczna, to nie może być jedno. Głupot nie robił, to by teraz nie miał wściekłych wrogów. Nie mówię, że koniecznie akurat bym go poparł, tak, ale no nie miałby takiego problemu z zawziętymi wrogami po stronie tych narodowców. Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, czyli istotna część składowa Konfederacji, może nie wprost, ale takie zaplecze kadrowo-intelektualno-społeczne powiedziało, my zagłosujemy na Andrzeja Dudę, tak? Taki jest główny przekaz stowarzyszenia. Środowisko nie do końca jest to część składowa Konfederacji. Ale pewne zaplecze jak najbardziej. Zbigniew z Wielkiej Brytanii się do nas dodzwonił. Dzisiaj jakoś zagranica pana posła przywołuje. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No to słuchamy. A ja dwie rzeczy, może trzy, nie wiem, jak chciał pozwoli. Pierwsza rzecz, bo był pan zadał, pan redaktor, dzień dobry panom w studiu i państwu w telewizorach. Pan redaktor zadał pytanie, czy powinien sztab wyborczy pana prezydenta się odwoływać jakoś do wyborców Konfederacji. Uważam, że nie. Wystarczy, że sztab wyborczy pana Trzaskowskiego próbuje kokietować Konfederację w sposób tak obrzydliwy, że Konfederacja sami przyjdą zagłosiła na pana Andrzeja Dudę. To pierwsza uwaga. Druga uwaga, co do pana Trzaskowskiego, przepraszam, że akurat od Konfederacji nie wiąże z panem posłem Sośnierzem jest rozmowa. Jedna tylko krótka uwaga co do polityki ewentualnej pana Trzaskowskiego. Przeraził mnie ten post wczorajszy o jego rozmowie z panem prezydentem Obamą. Bo jeśli on się chwali, że on z Obamą rozmawiał na temat stanu polskiej demokracji, to ja się obawiam najbardziej tego, nie jakichś tam wet prezydenckich czy innych rzeczy, że prezydent, ewentualny prezydent Trzaskowski będzie uprawiał politykę wewnętrzną kraju za granicą, z obcymi państwami. To jest przerażające. On o stanie demokracji w Polsce rozmawia z byłym, ale prezydentem Stanów Zjednoczonych.
To jest okropne. I trzecia krótka rzecz, jeśli można, do pana posła Sośnierza. Pytanie, co PiS zrobił. Nie wiem, ja nie jestem ekonomistą, co PiS zrobił, żeby gospodarka się rozwijała. Faktem jest, że się rozwija. I faktem jest, że jest najniższe bezrobocie. I faktem jest, że przez, prawdopodobnie przez epidemię, to jeszcze nie jest fakt, to jest przypuszczenie, że przez epidemię przejdzie Polska w miarę suchą nogą. Taka odpowiedź do pana posła Sośnierza. Nie wchodzę w dyskusję, tu stawiamy, bo mówię, jestem ekonomistą, zostawiam to. Krótkie, bardzo ryzykowne. I ja trochę w pana Zbigniewa imieniu się podyskutuję, bo można, okej, wskaźniki pana nie przekonują, to może ludzie pana przekonają, że jest lepiej. Weźmy sobie wskaźnik wychodźstwa z Polski, wskaźnik emigracji. Nic tak niedobrze nie robi jak ludzie. Z Białorusi ludzie uciekają do Polski, a z Polski przestali masowo używać za granicę. No to jest to, chyba czynnik, który pokazuje, że coś się zmieniło na tle innych krajów. Nie, no tu z Białorusi, z Ukrainy nastąpiła emigracja. To oczywiście znowu różne złożone czynniki, między innymi sytuacja na Ukrainie się do tego przyczyniła. Wojna, jasne, z Białorusi tak, mniej, ale głównie z Ukrainy mieliśmy najwięcej imigrantów rzeczywiście. I tam sytuacja rozwinęła się w ten sposób, że ci ludzie zaczęli masowo przyjeżdżać do Polski. I moim zdaniem, choć tutaj koledzy z Ruchu Narodowego się ze mną nie zgodzą, ale moim zdaniem to właśnie przyjazd Ukraińców masowy tutaj był jednym z kamieni węgielnych sukcesu gospodarczego Polski w ostatnich latach. Jak Ukraińcy wyjadą na zachód, a prędzej czy później wyjadą, to się tutaj... To jest przypuszczenie, tego nie wiemy. To jest hipoteza. Wiemy, że przyjechali. Gdyby nie było pracy, gdyby było dwucyfrowe bezrobocie, to nie wiem, czy masowo by przyjechali. No, ponieważ Polacy wyjechali na to miejsce. A Polacy przestali wyjeżdżać. To jest też probierz tego, miejsce, że coś się... No, kto miał wyjechać, to już powyjeżdżał. No, kiedyś nie wszyscy wyjechać nie mogą. Nie, no młodzi wchodzą na rynek pracy. Też tak, że ktoś kolejni Polacy wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii zaczęli się coraz częściej odbijać już od zamkniętych drzwi, no bo już było tam tych tylu Polaków, że w pewnym momencie przekroczyliśmy jakąś tam barierę krytyczną i dlatego no, tam emigracja pomału hamowała. To nie jest tak, że przyszedł rządy PiSu i nagle spadło, tylko że hamowało pomału. Tak, no ale to są pierwsze lata, kiedy nawet GUS, ja wiem, że można w GUS nie wierzyć, ale wydaje się, że raportował, że mamy saldo dodatnie, że mniej Polaków wyjeżdża niż wraca z emigracji. To jest pewien sygnał, prawda? Ale to już sygnały sobie zostawmy, nie dojdziemy do ładu, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy jest lepiej, ale nie wiadomo z jakiego powodu. Pan Zbigniew powiedział jedną ciekawą, nie jedną, ale tą rzecz ciekawą, że nie ma co się robić ruchu w stronę elektoratu Konfederacji, bo Platforma tak będzie was zachęcać, że was wepchnie w ramiona Dudy przez te 9 dni jeszcze kampanii. No, myślę, że... 8 dni kampanii, przepraszam. Tu właśnie problem polega na tym, że nasz elektorat już zdążył się na tyle sparzyć również i do środowiska PiSu, że raczej będzie trudno go pozyskać, nawet niezależnie od co my jako politycy powiemy, tam mamy grubszą skórę, się pewnie mniej obrażamy, bo już jesteśmy przyzwyczajeni do tych przepychanek, no ale elektorat Konfederacji pamięta, jak ich wyzywano od ruskich onuc, prawda, jak zarzucano ciągle, jak premier Morawiecki jeszcze niedawno mówił, że jesteśmy tutaj agentami Putina, prawda, no to ludzie tego jeszcze tam, część ludzi to pamięta, tak? A może to, trzeba było takich głupot nie wygadywać. O posłach, a nie o wyborcach. To zawsze, to tak jak Platforma, która chciała przerzucić, jak Jarosław powiedział, chamskiej chołocie, Jarosław Kaczyński powiedział o chamskiej chołocie, to posłowie Platformy chcieli to przerzucić na swoich wyborców, a było to wobec nich personalnie. No to ludzie biorą do siebie wypowiedzi adresowane do swoich, do tych, których lubią. Tam. To tak może być, czyli jak rozumiem, Trzaskowskiego sztab nie wepchnie was w ramiona Dudy. Takiego mechanizmu nie będzie. Nie dostrzegam takiego niebezpieczeństwa. Myślę, że... Chociaż może to być moja błędna intuicja, myślę, że nawet delikatnie więcej osób chyba jest skłonnych bardziej na głosowanie na Trzaskowskiego u nas niż wśród sympatyków niż na Dudę, ale no to trudno powiedzieć, bo ten skład sympatyków też się ciągle zmienia. Grażyna z Rybnika, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, kiedyś z panią, nie tak kiedyś, kilka dni temu mieliśmy okazję się spotkać na rynku w Rybniku. Dzień dobry, pani Grażyno. Dobry wieczór, panie redaktorze. No cieszę się, że mogę się zapytać gościa pana Sośnierza, którego dzisiaj rano słuchałam w telewizji TVP Info. W programie minęła ósma i tam się pan nawet tak ostro śmiał, jak się wypowiadał jeden z posłów PiS-u. Tak prawdę powiedziawszy, jak pana wysłuchałam, to też się roześmiałam. Bo tak znając poglądy Konfederacji, to najlepiej by było, jakby były tak prywatne szpitale, prywatne szkoły,
prywatna policja, prywatne wojsko i tak byśmy mogli wymienić. Takie pytanie, panie pośle, a pan też dostaje pensję jako poseł, tak? Dostaje. Pytanie, to jest na tak, pewno. Dostaję. No. Proszę mi odpowiedzieć, kto panu płaci i z jakiego worka te pieniądze są. To jeszcze jedna rzecz. I pan dużo mówi, pan się tak strasznie przejmuje przedsiębiorcami. Dlaczego pani mnie o to pyta? Jak to strasznie źle jest przedsiębiorcom. Ja znam kilkunastu przedsiębiorców i muszę panu powiedzieć, że kilku z nich nie znosi PiS-u, bo za czasów przed Prawa i Sprawiedliwości mogli sobie ostro kombinować, bo to tak zwana wolna amerykanka, albo można to nazwać gospodarka wolnorynkowa, tylko do gospodarki wolnorynkowej no, to trzeba właśnie po to ludzie... społeczeństwo przygotować i trzeba nauczyć przede wszystkim uczciwości. To tyle, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. No i mamy oś sporu i to taką sporą oś sporu. Tak, pan poseł dostaje pensję z budżetu państwa, z kancelarii Sejmu. Tak, no. Ja akurat jestem bogaty, żeby zlikwidować instytucję posła i żeby partie otrzymywały po prostu siłę głosów w parlamencie. Ci posłowie tam nie są wcale osobiście potrzebni, ale jak jest taki system, jaki jest, to przecież nie ja go wymyślałem. Dlaczego miałbym nie brać akurat pensji poselskiej, a inni mają sobie napychać kieszenie pieniędzmi, na które zrzucają się również od zwolennicy Konfederacji. No więc jeśli już takie reguły są ustalone, to tak się bawimy. No, poza tym my nie mówimy przecież, żeby tak jak pani tam się już rozpędzała, że prawda, wojsko armia i policja. Ja jestem jak najbardziej za utrzymaniem niezbędnej administracji i uważam, że ta administracja centralna, czy tam władze centralne, to nawet w niektórych przypadkach powinny być lepiej wynagradzane niż są obecnie, bo to jeśli kogoś już tam stawiamy na straży jakiejś kupy złota w postaci budżetu, no bo to jest taka wielka góra złota, to trzeba mu jednak zapłacić na tyle, żeby nie podbierał tam z tej kubki albo nie pozwalał innym podbierać za łapówki. Tak? Wiceministrowie w Polsce zarabiają 6 tysięcy. No więc nie za dużo. Akurat to pani błędnie tutaj... Ale też szkolnictwo i szpitale, jak Artur rzecz. Dziambor kiedyś perorował, to chcecie sprywatyzować. Znaczy to znowu, to Konfederacja nie ma tego w programie minimum, bo to nie jest wspólny postulat dla wszystkich środowisk. Natomiast my jako wolnościowe skrzydło docelowo oczywiście chcemy, żeby, no nie widzimy powodu, żeby państwo, które nie potrafi dobrze autostrady zbudować, paska asfaltu położyć z jednego końca kraju na drugi, zarządzało tak skomplikowanymi sprawami jak zdrowie. No widać, że tam, gdzie państwo czymś zarządza, no możemy sobie porównać, jak działa weterynaria, której nie ma państwowej obecności, gdzie nie ma kolejek, gdzie się przychodzi i się jest obsłużonym tanio, miło i sympatycznie, a jak działa służba zdrowia, gdzie jest drogo, trzeba stać w kolejkach, a i tak na końcu się nie dostaje tego, czego się potrzebuje. Chociaż moi znajomi z korporacji, którzy mają wykupione prywatne ubezpieczenia, w czasach pandemii się odbijali od ścian, bo prywatne szpitale się pozamykały. No ale no, to jest proza życia, która weryfikuje niektóre teorie. Wróćmy do naszego tematu. Nie możemy uznawać naszego systemu za w ogóle prywatny, bo nasz system jest tak przeregulowany, że jakikolwiek udział w nim sektora prywatnego jest zawsze tylko uzupełnieniem, jest w pełni zależny od funkcjonowania sektora państwowego. Więc to nie jest tak, że możemy mówić, że gdyby było prywatne, to by się wszystkie pozamykały i byłaby katastrofa. No to po prostu tak nie działa. No te państwo, te prywatne, nieliczne szpitale działają wewnątrz patologicznego systemu. I się zamkniemy, a patologiczny system państwowy się nie zamknął. To jeszcze... Ale tu złośliwość. Dobrze, panie pośle, to już odłóżmy ze złośliwości na bok i dyskusję. Dzisiaj nie przekonamy na dyskusję, dzisiaj się nie przekonamy, ale mamy jakąś konkluzję przynajmniej, czyli głosowanie w drugiej turze. Zresztą nie zamierza pana przekonywać, to nie jest moja bynajmniej rola, ale to, co pan powiedział, jest ciekawe, że większość konfederatów, przynajmniej tych, których pan zna, wybierze za 8 dni, czy tam za 9 dni, przepraszam, wybierze Rafała Trzaskowskiego. Mówimy o sympatykach, że mam wrażenie, że z tego, co ludzie piszą, ale to może być też jakieś... No ja nie robiłem statystyk, wyliczeń, że nawet chyba jest delikatna przewaga na raczej, żeby nie głosować na Dudę, no, że ten rachunek krzywd jednak ludzie mają poczucie, na tyle są rozżaleni tymi rządami PiS-u, że bardziej są skłonni. Jest to ogromne niebezpieczeństwo, tak, no, kalkulując zupełnie tak cynicznie to możemy sobie wyobrazić, co się stanie, jeśli PiS będzie miał przez kolejne
kolejnych kilka lat swojego prezydenta, co ich powstrzyma przed tym, żeby zmienić ordynację, zgodnie z tym, co pan Horała już tam sobie naskrobał w międzyczasie, i te pięciomandatowe okręgi wyborcze wprowadzić, co będzie oznaczało koniec wszelkich małych partii. Marcin Horała, były działacz UPR-u, dobry kolega Artura Dziambora z jednego osiedla z Gdyni, żeby było jeszcze zabawniej, i były współpracownik Krzysztofa Bosaka z Fundacji Republikańskiej też, żeby było jeszcze ciekawie. Ludzie czasami błądzą naprawdę w jak niesamowite... Jak pan poseł zabłądzi 12 lipca? Pan poseł raczej zostanie w domu i nie będzie się tutaj wdawał w tą bitwę między dwoma kandydatami, którzy na to poparcie nie zasługują. I to jest deklaracja Dobromira 184, który był państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. Ja dziękuję państwu. Za tydzień ostatnie przed wyborami spotkanie, coś ciekawego dla państwa przyszykuję. Tymczasem do zobaczenia.